Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Wyżykowski, jestem analitykiem sektora Food and Agri w banku BNP Paribas i zapraszam na kolejną edycję Food and Agro z Sonara. W dzisiejszym odcinku opowiem o sytuacji na rynku mleczarskim, na rynku mleka w Polsce, zarówno jak i na świecie. Sytuacja na rynku mleka w Polsce, tak jak już od wielu miesięcy wspominamy, od wielu lat, jest zależna od tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych. Do agresji Rosji na Ukrainę, tutaj ta korelacja była cen pomiędzy ceną skupu mleka w Polsce a ceną produktów mleczarskich indeksem VO, czyli takim wyznacznikiem sytuacji na rynku międzynarodowym, bardzo silna. Po agresji Rosji na Ukrainę ta korelacja, ona wciąż istnieje, ale przesunęła się na trochę wyższy poziom, więc wciąż tą korelację gdzieś tam obserwujemy. Jednak niemniej jako cało długoterminowy trend tutaj w okolicach 80% korelacji występuje miesiąc do miesiąca. Dlatego też z punktu widzenia polskich producentów, polskich przetwórców analizujemy to, co dzieje się na świecie. I tak, na świecie obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach 2022 roku i w pierwszych miesiącach 2023 roku spadki cen notowań głównych artykułów mleczarskich, czy to masła otłuszczonego, mleka w proszku, a w późniejszym troszeczkę terminie serów. Te spadki w ostatnich miesiącach się zatrzymały, niemniej jednak poziom cen produktów mleczarskich na świecie w relacji rocznej, mierzony indeksem VO, jest o ponad 1/5 wyższy był w czerwcu niż w czerwcu 2022 roku. Z czego to wynikało? Po pierwsze, wzrost podaży mleka u głównych eksporterów produktów mleczarskich. Tutaj mamy zsumowane miesięczną podaż, dynamikę zmian mleka u tych największych eksporterów. I tak jak widzimy już od ostatni kwartał 2022 roku i kolejne miesiące w 2023, rok do roku ta podaż mleka była większa, więc ten wolumen mleczarski przełożył się na to i poprawa sytuacji, że te ceny obniżały się. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o poszczególne kraje? W pierwszych 5 miesiącach 2023 roku w Stanach Zjednoczonych dynamika wzrostu produkcji mleka była na poziomie 0,8%. Unia Europejska tutaj też 0,8% rok do roku na plusie. Nowa Zelandia plus 2,9%. Australia minus 2,5, no to pokazuje, że szczególnie u tych największych eksporterów ta dynamika w pierwszych miesiącach była wysoka, wzrostu podaży mleka. Co w kolejnych miesiącach? Ostatnie prognozy, które są dostępne, no raczej pokazują, że ta dynamika wzrostu, ona powinna się osłabiać Przede wszystkim prognozy dla Unii Europejskiej. Tutaj Komisja Europejska opublikowała je w lipcu. Mówią o tym, że za cały 2023 rok dostawy mleka do mleczarni będą o 0,2% niższe niż w 2022 roku, co przy tym wzroście w pierwszych miesiącach o 0,8% pokazywałoby, że te kolejne miesiące, rok do roku, ta podaż już powinna być niższa. Nowa Zelandia za cały 2023 rok wzrost na poziomie 1,6, czyli też osłabienie wobec tych pierwszych 5 miesięcy 2023 roku. Australia tutaj też jeszcze głębszy spadek niż to, co obserwowaliśmy w poprzednich 5 miesiącach i Stany Zjednoczone na trochę wyższym poziomie niż obserwujemy to za te pierwsze 5 miesięcy, więc generalnie raczej w kolejnych miesiącach ten czynnik podażowy nie powinien wywierać presji na spadki cen. Trochę głębiej, jeżeli chodzi o analizę podaży mleka w Unii Europejskiej. Tutaj dobre warunki pogodowe w okresie wiosennym, dobra wegetacja,
roślin i pastwisk, w konsekwencji wzrost pastwisk, spowodowały, że ta produkcja rok do roku w Unii Europejskiej mleka, tak jak mówiliśmy, była o 0,8% wyższa. Szczególnie dużą dynamikę wzrostu notowano w Niemczech, gdzie odnotowano wzrost rok do roku na poziomie 2,7%, no, co też jeszcze w większym stopniu wpływało na sytuację na rynku u nas krajowym, szczególnie na ścianę zachodnią. Co po stronie popytu? Jeżeli sobie spojrzymy na największego importera produktów mleczarskich, Chiny, to tutaj w pierwszych 4 miesiącach 2023 roku, no wciąż mimo wzrostu niektórych kategorii, ten poziom importu, poziom popytu nie był zadowalający, szczególnie jeżeli mówimy o pełnym mleku w proszku, bo tutaj rok do roku spadek o 58%. Pokazuje, że zarówno końcówka 2022 roku, jak i 2023, od tej strony popytowej również mieliśmy do czynienia z osłabieniem popytu ze strony największego importera produktów mleczarskich na świecie, czyli ze strony Chin. Dane za ostatnie miesiące, informacje za ostatnie miesiące, za maj, czerwiec, mówią o tym, że już ten popyt był nieco lepszy, więc to też no, gdzieś tam w połączeniu z tymi czynnikami związanymi z popytem w kolejnych miesiącach może wskazywać na to, że te spadki, które obserwowaliśmy na rynkach światowych, one powinny się zatrzymać i ta sytuacja, no, mamy tak, trochę taką sytuację nowej równowagi. Dlaczego ten popyt z Chin był mniejszy? No, po pierwsze, oczywiście duże zakupy w poprzednich latach spowodowały, że Chiny miały zapasy produktów mleczarskich i mogły z nich korzystać, ale też rozwijały Chiny swoją krajową produkcję. I tutaj wzrost w 2022 roku produkcji mleka na poziomie 6,5%, no, pokazuje, że jednak tego mleka na rynku krajowym było więcej z własnej produkcji. Jeżeli mówimy o 2023 roku, prognozach wzrost na poziomie 4,6%, więc też pokazuje, że Chiny zaczęły rozwijać z powodzeniem własną produkcję mleka i to gdzieś tam może też w pewnym stopniu być czynnikiem tłumaczącym te spadki i mniejsze zainteresowanie po stronie popytowej, jeżeli chodzi o rynki światowe. Jak ta sytuacja na rynkach światowych przełożyła się na to, co obserwujemy w Polsce? Jeżeli mówimy o produktach mleczarskich, cenach, ich cenach na poziomie producenta, to tutaj te produkty, które są w większym stopniu związane z rynkiem światowym, otłuszczone mleko w proszku, czy też masło, mieliśmy spadki, jeżeli mówimy o 3 pierwszych tygodniach lipca w stosunku do lipca 2022 roku na poziomie ponad 30%. Sery trochę mniejszy spadek na poziomie 12%. To są dane z Ministerstwa Rolnictwa. Dane natomiast ze Sparksa dotyczące serów, no, mówią, że ten poziom cen serów jest znacznie niższy niż ten, który jest pokazywany w ministerstwie w okolicach 16-17 zł, więc tutaj no, no to jest silne zróżnicowanie też w zależności od tego, jaki tak naprawdę produkt firmy też również raportują. Mozzarella spadek na poziomie 13%. Ale jeżeli mówimy o produktach, te, które są sprzedawane w większej części na rynku krajowym, tutaj mimo delikatnej korekty, wciąż ten poziom w relacji rocznej jest o kilkanaście procent wyższy. No to też wspiera co wyniki mleczarni, tych, które mają ten profil produkcyjny ustawiony bardziej właśnie na takie produkty jak mleko spożywcze, śmietana, jogurty, twarogi. Więc te mleczarnie mogą być w tej chwili w trochę lepszej sytuacji w porównaniu z mleczarniami, które są głównie nastawione na produkty eksportowe.
Zmiany cen, spadki cen na rynku krajowym, jeżeli chodzi o produkty mleczarskie, przełożyły się również na spadki cen na poziomie skupu mleka. I tutaj po rekordowym 2022 roku i szczególnie ta cena w grudniu na poziomie 2,75 zł za litr mleka robiła wrażenie. W tej chwili do czerwca ta cena spadła o 30%. Średni poziom cen skupu mleka w Polsce wyniósł już poniżej 2 zł, 1,94 zł. Jak ta sytuacja, którą obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o ceny zbytu produktów mleczarskich przez mleczarnie, jak to się przekłada też na takie trendy w dłuższym terminie? Po pierwsze, jeżeli sobie spojrzymy na ceny zbytu produktów mleczarskich od grudnia 2019 roku, to one w tej chwili są o 32% wyższe. Dynamika wzrostu, jeżeli mówimy o cenach skupu mleka, jest na poziomie 48%. No, to pokazuje, że jednak dużą konkurencję o surowiec, o mleko, że jednak mleczarnie, mimo że ta dynamika wzrostu cen zbytu jest niższa, płacą więcej za surowiec. Także, że tutaj ta konkurencja jest silna. No i też, jeżeli mówimy trochę o tym wcześniejszym terminie, 2022 roku, no to pokazuje, że ta dobra koniunktura, jeżeli mówimy o cenach zbytu, ona też wpływała na to, że mleczarnie wypłacały więcej pieniędzy za surowiec, płaciły też różne dodatki, co miało też odzwierciedlenie w większej dynamice wzrostu niż w przypadku cen producentów. Jeżeli sobie porównamy ceny zbytu na poziomie producenta z cenami detalicznymi, no to tutaj widzimy, że ta dynamika wzrostu cen detalicznych jest wyższa, a jednak należy niż cen zbytu na poziomie producenta, jednak należy pamiętać o tym, że jednak ten miks produktowy jest trochę inny, ponieważ w cenach zbytu producenta są również produkty takie jak masło w blokach, jak proszki mleczne, no, które nie są sprzedawane, w małej części są sprzedawane w detalu, a te produkty są po prostu głównie eksportowane, stąd też tutaj ta dynamika i różnice w dynamice mogą być również tym tłumaczone. Mówiąc o kosztach produkcji, jeżeli chodzi o produkcję mleka, to tutaj po 2 latach no, silnych wzrostów kosztów produkcji w 2022 roku, o 2021 roku o 25%. Mówię tutaj o całym rolnictwie w Polsce, jeżeli chodzi o 2022 rok o 34%. Pierwszy kwartał 2023 roku przyniósł spadek dynamiki, co też gdzieś tam było obserwowane u nas na rynku krajowym, na tym, w jaki sposób zachowywały się, czy to ceny zbóż, ceny nawozów, w jaki sposób to wpływało na koszty produkcji. Tutaj głębsze porównanie właśnie rok do roku zmian cen, o ile w pierwszym kwartale na poziomie wszystkich cen środków do produkcji bieżących wzrost rok do roku wyniósł 20%, no to największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się paliwa do ogrzewania, nawozy, produkty zbożowe i paszowe. Dynamika w kolejnych kwartałach w przypadku tych produktów powinna się osłabiać, ponieważ po pierwsze, jeżeli mówimy o paszach, to tutaj już obserwowaliśmy spadki cen pasz mieszanek pełnoporcjowych dla bydła mlecznego o 10% wobec tej ceny, najwyższej ceny obserwowanej w 2022 roku. A przy takich spadkach na rynku zbóż, na rynku roślin oleistych, no możemy się spodziewać, że tutaj pewnie te ceny pasz dalej mogą się jeszcze obniżyć. Jeżeli mówimy o nawozach, czyli też kolejny komponent ten kosztowy, którego ceny jeszcze wciąż rok do roku są wysokie.
Również obserwowaliśmy w kolejnych miesiącach spadek cen nawozów. Już one w tej chwili są na poziomie, w większości przypadków, na poziomie sprzed wybuchu wojny. Takie proste porównanie cen pod strony przychodowej i kosztowej, czyli no powiedzmy taki gdzieś wyznacznik zysku, jeżeli chodzi o gospodarstwa mleczarskie. Tutaj mamy złożony taką relację cen skupu mleka do właśnie cen mieszanki pełnoporcjowej dla bydła mlecznego. No i to pokazuje, że mimo że oczywiście te relacje nie są już na takim poziomie jak w 2022 roku, one się w tej chwili obniżyły, to wciąż w porównaniu ze średnią kilkuletnią, one wciąż są na relatywnie dobrym poziomie. Tutaj mówimy o rynku polskim. Eurostat i Komisja Europejska również szacuje takie marże na poziomie mleczarstwa unijnego. W pierwszym kwartale, podobnie tak jak mówiłem, w Polsce obserwowaliśmy spadek tej marży wobec poziomu z ostatniego kwartału 2024 roku. Niemniej jednak no wciąż w porównaniu ze średnią długoletnią te marże były na zadowalającym poziomie. Pytanie, co dalej z cenami skupu mleka? W tej chwili mamy poziom złoty 94, jeżeli mówimy o danych za czerwiec. Tutaj też konstruujemy taki indeks hipotetyczny ceny skupu mleka na podstawie zmian cen produktów mleczarskich w Polsce i też drugi indeks na poziomie zmian cen produktów mleczarskich na rynkach światowych, czyli tak, jakby się zachowywały ceny skupu mleka w Polsce, gdybyśmy do nich przyłożyli dynamikę zmian cen produktów, tą obserwowaną FAO. Więc tak, jeżeli mówimy o zmianach cen produktów mleczarskich w Polsce, no to tutaj ta cena powinna kształtować się w okolicach złoty 90, więc widzimy, że tutaj już ten poziom jest zbliżony. Ale jeżeli mówimy o rynkach światowych, no to tutaj złoty 63, więc tutaj no jednak to pokazuje trochę większą presję na jeszcze spadki cen mleka w skupie. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę też ostatnie doniesienia o suszy w większości krajów Unii Europejskiej, szczególnie mówię o południu Europy, o upałach, które powodują, że produkcja pewnie mleka w tych krajach może być ograniczona. To może powodować, że jednak tutaj przetwórcy mleka wciąż będą się obawiać tego, że surowca na rynku może być mniej, w związku z tym mogą utrzymywać ceny, więc prawdopodobnie już ten poziom cen skupu mleka może się jeszcze trochę obniżyć w najbliższych miesiącach, ale już te spadki nie powinny być tak wysokie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Food and Agro Sonora.